Jesteśmy na godzinę przed kolejnym pokazem organizowanym w gminie Lipowa przez pana Jana Górę, więc nie czekajmy dłużej, tylko zamieńmy kilka zdań w sali, w której odbędzie się pokaz z osobą, która ten pokaz organizuje. Kolejny pokaz filmu Jego Oczami. Tym razem jesteśmy w leśnej sali koła gospodyń wiejskich. Ze mną jest Jan Góra, który jest organizatorem tych pokazów. No po pokazie w Słotwinie wydaje mi się, że te krzesła za chwilę tutaj się zapełnią ludźmi. Tak, w Słotwinie było 61 osób. Super atmosfera. Powiem szczerze, tak 101 minut filmu dokumentalnego wydawało się, że ludzie zaczną wychodzić, bo to różnie bywa, ale jak się okazało, wszyscy dotrwali do końca i w pewnym momencie jeszcze chcieli więcej. Takie odniosłem wrażenie. Szymon Wróbel, to do ciebie komplement. Po prostu tak zainteresowałeś publiczność, Szymon, że ludzie chcieli jeszcze więcej i więcej. I to mam nadzieję, że podobna atmosfera uda się stworzyć w Leśnej i będzie podobne odczucia i reakcja ludzi. Był z nami też pan Jacenty Ignatowicz, czyli człowiek grający na liściu, i dzisiaj też pana Jacentego tutaj nie zabraknie, także już za moment pokażemy wam, jakie show dla ludzi, którzy tutaj się zgromadzą, przygotował Jacenty Ignatowicz. Jacenty jest fantastyczny, a trzeba zauważyć, że on jakby współgra z tym, co jest w filmie, bo przecież ten człowiek gór, jaki był profesor Tischner, on człowiek gór i grający na instrumencie, co dała natura z liść, a więc wszystko blisko Boga, obydwaj jakby byli stworzeni do tego, co Pan Bóg dał. Mi się wydaje, że to będzie fajne połączenie i jakby tak te live motyw będzie jakby wprowadzeniem tego całego tematu. Także zapraszamy Państwa do obejrzenia tego, co się tutaj dzieje i tego, co się tutaj wydarzy już za chwilę. Bardzo serdecznie zapraszamy. Znajdujemy się w miejscowości Leśna, gdzie dzisiaj będzie prezentacja filmu o wielkim Polaku. Bohaterem będzie Józef Tischner, ksiądz, który gromadził wokół siebie mądrych ludzi, i ten film ma za zadanie szerzyć dobro. Dzisiaj zaprezentuję kilka instrumentów góralskich, bo będzie klimat góralski, o muzyce góralskiej. W rękach trzymam piłę śpiewającą marki Stradivarius, produkcji szwedzkiej, którą nabyłem na Mistrzostwach Świata w graniu na pile. Gra się smyczkiem, piła brzmi niczym gitara hawajska. Są to dźwięki tak zwane metafizyczne, bo nie ma ich konkretnie, tak jak na pianinie pod klawiszem, czy na klarnecie pod klapką, tylko to są dźwięki metafizyczne. Muzyk grający musi go wydobyć w tej chwili, tu i teraz. Jak to się robi, sam nie wraz, nie wiem, to już mózg tym steruje, że wychodzi melodia i czysto, i rytmicznie. A więc piła śpiewająca, dawniej drwale w lasach przy wycince muzykowali na takim instrumencie celem rozluźnienia się, celem wprowadzenia wesołości, a chodzi o to, żeby było wesoło. Zresztą moje takie motto jest: żyjmy wesele, i jeżeli nie bogaciej, i ty możesz muzykować tak jak ja, i dzisiaj będę zachęcał młodzież do muzykowania, a także dziadków, żeby im kupowali instrumenty pod choinkę, bo jak będą mieli instrumenty, to będą grać. Dobro będzie się poszerzać, a chodzi o to, żeby świat był dobry, bo przecież człowiek rodzi się dobry, tylko potem gdzieś tam po drodze zatraca tę dobroć. A dzisiaj nasze spotkanie ma na celu poszerzyć dobro, utrwalić dobro, i myślę, że nam się to uda. Dobry wieczór Państwu, Szymek mówi, zaczynamy, a więc zaczynamy. Serdecznie Państwa witam na spotkaniu u nas w Leśnej. Chciałem na początku przywitać naszego księdza proboszcza, księdza Piotra Satkiewicza. Serdecznie witam księdza proboszcza. Chciałem się przywitać naszego rodaka Emanuela, który bohaterem dzisiejszego naszego spotkania to przede wszystkim profesor, ksiądz, filozof góralskiej wielkości, to jest profesor Józef Tischner. Ja nie przedłużam, oddaję głos panu Jacentemu. Później pokażę Państwu dwa lata naszego projektu w takim telegraficznym skrócie, a potem przejdziemy już do filmu. Także oddaję głos Jacentemu.
Szanowni Państwo, lubię tam być, gdzie tworzy się dobro, gdzie szerzy się dobro i uważam, że muzyka jako sztuka, ona się doskonale tego nadaje. W jednym bloku, bardzo udzielony facet w Polsce, proszę Państwa. Zedytą Górniak tańcował w metro u Janusza Józefowicza w pierwszej parze. No i nie ma Robert, każdego dnia prowadzi program Jaka to melodia. I jaki Robert? O, on mi nawet objął lewą ręką, proszę, o Boże. O, Panie Boże, czule, ja. I jaki Robert? Trafiony. To do Pani ze znaczkiem pocztowym za potwierdzeniem odbioru. Piłka ma, piła ma i Stradivarius produkcji szwedzkiej, ja brałem udział w Mistrzostwa Świata w graniu na Kile i tam sobie kupiłem. Ava Maria.